Cześć, manowam wszystkim tutaj, maniak. Witam was wszystkich w kolejnym filmiku z Black Ops 2. Jestem zniesmaczony. Tak, ten gameplay, który tu widzicie, to jest. Nuclear fail. Znaczy, mecz się skończył. <grym> Powód jest taki. Na mapce Raid, na trybie, uwaga, team deathmatch. Wow, maniak, team deathmatch. Dziwne, dziwne połączenie, ale. Okej, okay, niech ci będzie. E, także tak, no na SMR-kę myślę. E, właściwie to nawet wrzucę ten mecz do Swarmu z każdą bronią. Ja smr myślę, niezły wynik. Broń, na którą miałem narzekać, ale w sumie to jest niezła w trybie full auto. Ale nie dzisiaj oni, bo wyszedł patch do Black Ops 2 na PC. Ogólnie wiem, że Kasparow e, robił jakby dokładnie, tłumaczył i w ogóle jak to wygląda. Ten patch, jakie zmiany, jednak nie powiedział, albo mi umknęło, o takich bardzo ważnych. Znaczy, okej, okay, nie, nie w mechanice, może, ale one są przy, dzięki temu gra się po prostu przyjemniej. Ale chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć: jako że jest Double X Weekend ze względu na e, weekend za darmo w Duty Black Ops 2, to jest masa nubów. Naprawdę, ja tak wchodzę dzisiaj do gry, patrzę. Co jest, nie? Podłącza mi mecz po 5 sekundach. Oh my god! 5 sekund czekania w lobby w Black Ops 2 na PC? To się nie zdarza. No więc właśnie się zdziwiłem. Patrzę co tyle nubów, patrzę 15 level. Co są święta? Ja zaspałem, co jest, nie? No i okazało się, że. Właśnie przypomniałem sobie, że jest ten Free Weekend w Black Opsie. Oh man. Co? 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 Tyle nubów i w tym momencie w ogóle zobaczyłem na to jep jep je tryb. Eee, w ogóle w tym momencie właśnie to jest mój. To jest powód zniesmaczenia nies mojego. Jeżeli tak wyglądają mecze na konsolach, no to ja już wiem skąd te wyniki. Szczerze wam mówię. Jeżeli tak wyglądają. Dlatego, że ja dzisiaj wchodząc na świeżo, właściwie po tygodniu niegrania w Black Ops 2, bo grałem może jeden mecz dziennie. Yy, nabiłem yy, tego brutalnego trzy razy z rzędu Czyli prawie nuklear i to oczywiście zabiły mnie y, osoby la, z laserem na dziewiątym prestiżu jeden typ, nie ze strzelbą z Remingtonem na dziewiątym prestiżu yy, i drugi z PDW z laserem, oczywiście z tumikiem na y, tam też jakimś wyższym prestiżu także nie zabiły mi te nuby, broń Boże yy, Ale no naprawdę. Jest, jeżeli tak to wygląda na konsoli, to ja nie mam pytań po prostu, nie? Ok, rozumiem, że może być więcej jednak graczy lepszych z wyższymi levelami, e, ale mimo wszystko, jeżeli tak to wygląda, to naprawdę jest łatwo. Naprawdę jest łatwo. Mo, mimo pada, zobacz tam akcję. Koj ze strzelbą, noob! Z kosa zadziałała, w końcu. W, nie spaczowali, ale kosa zadziałała. No i tu było mnóstwo szczęścia i się udało. E, także na razie, gaming w Black Ops 2 jest dość przyjemny. Ale właśnie powiem też, dlaczego się tak uprzyjemniło. Chociaż nadal jest wybitnie do dupy. No ale powiem dlaczego jest lepiej. No więc tak, patch zmienił to, że teraz przy wyszukiwaniu połączenia nie mamy takiego jak na konsoli. Czyli najlepsze, słabe, obojętne. Eee, tylko mamy pingowe. Od, od 30 do 250 z tego co pamiętam. Wiadomo rzeczą, że im niższy ping tym, tym lepsze połączenie. Tak samo zobaczcie tutaj. Pingi są podawane, widzicie, w e, cyfrach, nie? W słupkach, tak jak na konsoli. E, także to jest dużo, dużo wygodniejsze, e, taki ping, dlatego, że on no, dokładnie obrazuje jakie mamy połączenie. Tak? Ja, w wypadku, ja w tym wypadku mam aktualnie 53 ping, co nie jest, znaczy okej, okay, to jest dobry ping, ale to nie jest jakaś nie wiadomo jaka szybkość. na w MW1 na przykład, pamiętam na serwerach na dedykowanych miałem, e, w sumie też są dedyki, ale tam miałem no, po 30 ping, to jest dobry ping. To jest, no, nie, nie, nie aż taki, ale niezły, no, zapewnia komfortową grę i właśnie to zauważyłem dzisiaj, że Dzięki temu właśnie zmienionemu jakby połączeniu, tu zobaczcie nie mam, nie mam amunicji, więc muszę się przejść po nią, to właśnie jest pokaz kto tu gra w, te, w tych dniach, no to jest właśnie uprzyjemnienie, bo dokładnie wchodzą kule, ja to czuć, dokładnie wchodzą kule i po prostu jest dobrze, dobrze dość dobrze dość się gra, mówię, że nie najlepiej i tak, bo Black Ops to w ogóle jest gówno, no... Także jak chcecie sobie pograć trochę na nubach, no to możecie sobie wbić, właśnie. Ustawcie sobie takie, taki ping w tym. Usty. To się wciska S przy wyszukiwaniu meczu. E, to sobie możecie to zobaczyć. E, poza tym, właśnie te pingi, e, poza tym odgłosy ataku, swarmu i psów są włączone, więc przy każdym właściwie ataku teraz niektóre jeszcze są popsute, ale większość jest działających. E, swarm, e, jakby to jest takie, tsz, 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 wiesz, takie, takie jako od hitmarka, od, uże, od uderzenia, to taki mamy ten ogólnie jest jakoś nie wiem przyjemnie dla mnie lepsze połączenie i szybciej to działa może tak mi się wydaje no ale tak czy siak e, poziom gry jest aktualnie dość niski spokojnie może na jakieś niezłe wyniki takie jak na przykład ten e, 48 do jednego wiem że mogło być flowless flawless no wiem że mogło być ale jest do jednego <grych> e, dobra dzięki za oglądanie tego filmiku e, żegnam się z wami i cóż czekajcie na kolejne filmy cześć jeszcze takie małe info bo Oczywiście ten mecz mi się nie zapisał, jak to już bywa w, wyborze, w tradycji w Black Ops 2, więc zaryzykowałem. Wiedziałem, że to się pewnie nie uda. Przejść do menu, do kanału filmowego jakiejś osoby z meczu, bo można sobie zobaczyć z kim się grało na ostatnim meczu, na przedostatnim i na przedostatnim. Wcześniej tak robiłem, ale to nie działało, te osoby nie miały tych meczy w kinie i ku mojemu zdziwieniu ten mecz był. Także hmm, wydaje mi się, że może przynajmniej to jest naprawione, że kiedy nie zapisuję meczu, nie zapisuję e, jego jednej osobie albo kilku, ale nie wszystkim. Bo wtedy jak utraciłem ten flawless właśnie 68, to y, pisałem po ludziach i oni nie mieli tych filmów w ogóle, wszyscy. A tutaj wszedłem na pierwszego właśnie koledze, który był w tym meczu, e, i po prostu znalazłem siebie i ten. I oczywiście nagrałem się sam. Także my myślę, że to może jest spaczowane, więc dzięki Bogu, Boże, Trajarko, łaskawcy, dzięki wielkie, ale i tak możecie mnie. Dobra, nieważne co. Żegnam się już ostatecznie, bo chciałem tylko to dodać, bo zapomniałem o tym powiedzieć w filmie. Siemano.